Hejka, hej, tu Robert. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku pokażę Wam nowy numer magazynu LEGO Ninjago Legacy. On swoją premierę miał wczoraj, jednak ja ogólnie, już od niedawna mam bardzo mało czasu na nagrywanie. Aczkolwiek lekko spóźniony jestem, ale wstawiam ten film dzisiaj. Prezenty jak zwykle na sam koniec. No i zaczynamy tutaj, proszę bardzo, od planszy do gry. Możemy sobie tutaj wyciąć Zeina oraz tutaj tych wojowników szkieletowych. Oraz tą, tutaj mamy tą planszę. Dalej mamy spis treści, jak to tutaj zawsze wygląda. No i mamy komiks. Nowy numer magazynu LEGO Star Wars, już 16 listopada. Tutaj mamy jakąś wielką bitwę, zobaczcie. Nie wiem, czy to właśnie nie jest jeden chyba z. Chyba, czy to nawet nie jest finał chyba tego tutaj pokonania tych szkieletów. No jednak nie. A, nie, jednak chyba tak. Tutaj mamy plakat z wszystkimi ninja. Tak, wszyscy są, tak. A tutaj mamy z sezonu 10. Oni. Tutaj na przykład jest Omega. Nowy numer magazynu LEGO Pokémon już w sprzedaży, tutaj jakaś gra planszowa, no to już zadania, a teraz mamy wow, bardzo ładne, to jest serio, mega mi się to podoba. Tutaj mamy teraz sezon 10, w skrócie. Dalszy ciąg zadań, tu jakiś komiks jeszcze, na podstawie tego, jakiego zeszytu, na podstawie zestawu. No i już kolejny numer, 21 grudnia, czyli chwilę przed świętami, będzie Pixel kontra latająca żmija. Pixel już mam, ale zrobię sobie tutaj custom Pixel bota. No a ten wąż się przyda oczywiście. I tutaj, uwaga, zobaczcie, węże chcą Zemstone. Wow. Zemstone powraca. No i tutaj nowy numer magazynu LEGO Spider-Man. No i teraz ogólnie, jeżeli chodzi o prezent, no to tak się prezentuje drużyna szkieletowy, czarownik i Asfira. A teraz zobaczymy, co się znajduje w tej puszce. Znaczy, wiemy, co się tutaj będzie znajdować, ale okej, tym zobaczymy. razem wszystko jest. To mamy tutaj myśliwy szkielet. No a Jay znajduje się na moim Vinted link w opisie. Mówię, że wszystko jest, ponieważ w ostatnim odcinku ten, kto uważnie oglądał, ten wie, że nie dali mi jednej części. Także no tym razem akurat wszystko mamy. No i co? Puszka się prezentuje w ten sposób. To już trzecia w Polsce, czwarta, też na przykład w Niemczech czwarta jest to, bo tam jeszcze była jedna. No i co? No i dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Cena tak a propos ceny, to dalej mamy 40 zł. No i widzimy się już w kolejnych odcinkach. Pa!